Ela, w zasadzie na wiosnę. Wczesną. Ląduje do wody. Piękna pogoda. Zwodowana. Tak, ten wózek idealnie w ogóle. Sprawdzamy miejsca na warcie. Sprawdzamy, gdzie przebywa ryba w tej chwili, gdzie się trze. Fajnie, bo temperatura ma powyżej 5 stopni. 7,40, czyli każdy szczupak, który złoży ikrę, jest w lepszej sytuacji, bo ikra będzie się rozwijała w tej temperaturze. Tak to wygląda. Piękna wiosna. Zobaczcie, wiosna jest super okresem, żeby właśnie sobie popływać, żeby zobaczyć miejscówki, co przyroda przyniosła. Zobaczcie, jaka piękna miejscówka. Z góry się trzeba zakotwiczyć i tutaj sięgać. 3,5 metra głębokości. Piękne miejsce. Taka jest struktura dna. Zatrzymujemy się zawsze powyżej takiego stanowiska, w takiej odległości, o, na wypłyceniu, i mamy je za sobą i możemy z każdej właśnie strony obłowić. Piękne miejsce. Piękna warta. Thank you.
widzieliście całe mnóstwo kormoranów. Setki. Zagnieździły się tutaj. One wiedzą, gdzie jest ryba. Nieopodal jest. Są starorzecza. Bezpośrednim dopływem też do głównej rzeki. I one tutaj przebywają. W zasadzie tnąc na rybek. To jest kilkaset sztuk. Jedna musi zjeść kilogram ryby dziennie. I skutecznie to robią. To już są tony ryb. A obok jest starorzecze. Zobaczcie. Mamy kolejną fajną miejscówkę. Jest stromy brzeg. W zasadzie pionowy. Tam jest wsteczny nurt jeszcze. Bardzo fajne miejsce. Tam już tak nie jest. A tu obsunęła się ziemia. Są pagórki. Widać, co się dzieje z wodą. Też powyżej można stanąć. Żeby sobie to wszystko obłowić. Tak wygląda na osądzie. Bardzo fajnie. Jesteśmy blisko brzegu. Super miejsce też.